tutaj Mateusz i Kasia, czyli vlog podróż przez Azję. Jesteśmy właśnie na Sri Lance. Spędzamy tutaj 2 miesiące na Sri Lance. Będziemy podróżować, znaczy już podróżujemy po Sri Lance. Mamy własnego tuk-tuka, podróżujemy tuk-tukiem. W tej chwili jesteśmy dosłownie kawałek, mamy 15 km do Hambantoty. A tutaj jest park narodowy, który można obserwować głównie ptaki, można też obserwować krokodyle, podobno 7-metrowe, i słodkowodne, i słonowodne. No i ogólnie jest tutaj bardzo dużo, dużo zwierząt. Jest tutaj troszeczkę widok jak afrykański, taka sawanna. Bardzo fajne miejsce, jest tutaj odrobinę chłodnie, ponieważ tam w tamtą stronę, skąd przyjechaliśmy teraz, od kilku dni skąd jedziemy, było dużo, dużo cieplej, dużo gorącej, a tutaj jest takie akurat temperatura. A w tej chwili jesteśmy w miejscu Lagoon Inn, tak się nazywa tutaj, płacimy 2600, czyli to jest około 70 zł za noc. Mamy pokój z dużym tarasem, to potem też pokażę. Właśnie tutaj na cały ten park. Dzisiaj rano troszeczkę wcześniej wstaliśmy. Nie za bardzo nie nagrywałem, ponieważ spieszyliśmy się, byliśmy tylko na śniadaniu, zrobiłem chyba tylko takie jedno tutaj ujęcie, które gdzieś tutaj wstawię. Potem byliśmy drukować. Musieliśmy wydrukować bilet, wydrukować formularz do wizy, bo dzisiaj właśnie aplikowaliśmy o wizę do Indii. Do Indii lecimy 9 stycznia, więc do 9 stycznia jesteśmy właśnie tutaj na Sri Lance. A byliśmy też właśnie w takim tutaj lokalnym punkcie drukowania. Zrobiłem też, może tutaj pokażę jedno zdjęcie, jak wyglądała klawiatura, ponieważ oni mają zwykłe klawiatury, ale oni używają innego alfabetu i mieli takie naklejki zwykłe, wydrukowane na kartce papieru, przylepione taśmą samą przylepną. Zrobiłem chyba zdjęcie, więc tutaj gdzieś wstawię. Potem pojechaliśmy zrobić właśnie wizę. To jest właściwie nie, chyba konsulat, nie ambasada, konsulat. Zupełnie pusty, zero ludzi. No, były 3 osoby przyszły po nas, więc wszystko spokojnie. Całkiem fajnie wygląda, ale nie można tam robić zdjęć. Tak nawet nieźle jest odstawiona ta ambasada, ten konsulat. Trwało to chyba z 10 minut, bo tam pan sprawdzał coś, potem musieliśmy jeszcze podpisać. Wszystko skontrolował i tak dalej, więc ale wygląda wszystko dobrze i powinniśmy mieć już wizy na piątek, dzisiaj jest poniedziałek, więc przez ten czas do piątku gdzieś tu będziemy sobie krążyć, właśnie dzisiaj, żeby nie siedzieć w Hambantocie, bo w Hambantocie nie ma nic za bardzo ciekawego, więc pojechaliśmy tutaj kawałek dalej, to jest 15 km od Hambantoty. No i dzisiaj tu spędzamy noc. Jeszcze tak się próbujemy dogadać tutaj z innymi naszymi widzami. Pozdrawiamy Łukasza, a Marka gdzieś tutaj też podróżują i no, nie możemy się do końca złapać, ale są dosłownie 60 km od nas i może przyjadą do nas, może nie, ale jakby co, to tak czy tak was pozdrawiamy. Tu jeszcze zrobię kilka ujęć na ten park, pokażę wam. Nie wiem, co jeszcze dzisiaj nagramy, ponieważ no dzisiaj leniwie spędzamy czas. Dzisiaj spędzamy leniwie czas, ja zaraz jest już, o kurde, już jest po drugie, muszę siadać do pracy, bo niestety praca zdalna to nie jest tak super idealnie, jakby się wam wydawało, że po prostu cały czas podróżujemy, ale właśnie dzisiaj, wczoraj skończył się mój urlop, bo wziąłem sobie na początek naszego wyjazdu urlop. Miałem 1,5 tygodnia urlopu, żebyśmy mogli się tutaj zaaklimatyzować.
a dzisiaj już wracam do pracy, więc będzie mi się trochę utrudnione już tutaj zwiedzanie, no ale coś za coś. Dzisiaj mieliśmy fajne zakończenie dnia, ponieważ już od kilku dni korespondowaliśmy na Facebooku z naszymi widzami Anią i Łukaszem. Jeszcze raz ich bardzo pozdrawiamy. I akurat byli gdzieś tutaj koło nas na Sri Lance. Tak zbliżaliśmy się, trochę oddaliśmy, i dzisiaj byli w Tangale. I specjalnie po to, żeby się z nami spotkać, przyjechali, jechali godzinę drogi autobusem do Hambantoty. No my też musieliśmy kawałek do Hambantoty podjechać, bo teraz jesteśmy 15 km od Hambantoty. No i umówiliśmy się, niestety ja nie miałem dużo czasu, ponieważ dzisiaj już pracuję i wyskoczyłem i tak na sporo przedłużony lunch, przerwę lunchową. Ale spotkaliśmy, pogadaliśmy. Oni byli już w miejscach, do których my się wybieramy, więc też sprzedali nam kilka fajnych tipów. Mam nadzieję, że się przydadzą. Pojechaliśmy coś zjeść. Siedzieliśmy chyba ze 3 godziny. Odstawiliśmy ich na autobus. Bo na razie, cześć! Dojechali dosyć szybko, ponieważ już było, nie było chyba ruchu na drodze. Jechali 40 minut, zresztą te autobusy tutaj nieźle naprawdę szaleją. Jeżdżą z takimi prędkościami. Po prostu autobusy są najszybsze na drodze. Nie ma szybszych pojazdów. No i dzisiaj to już będzie wszystko. Jak wam się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę. Jak wam się nie podobało, macie jakieś uwagi, to piszcie w komentarze, w ogóle piszcie komentarze, zadawajcie jakieś nam pytania, będziemy wam odpowiadać. Jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, to możecie nas tutaj zasubskrybować. Do następnego vloga. Na razie, cześć.